Gina? No ale stój. Wszystkiego najlepszego, piesku. Co to jest? Twój. Patrz, miałaś już takiego. Nie, no balony są najważniejsze. Właśnie. Witam was, moi drodzy, w kolejnym vlogu kolejnego dnia. Jesteśmy z Tequilą na spacerze. Widzieliście, jak dostała prezent i bardziej chyba jej się spodobały balony, które od razu praktycznie przebiła. Tequila wszystkich zmusza do zabawy balonem. Mamie też się oberwało. Ale mamy też sukces. Tequila bawi się flamingiem. Jadę teraz do Arkadii kupić parę rzeczy i odebrać zamówienie. Nie wiem, jak to się stało, że kupiliśmy aż dwie torby. Patrzcie, jak się słodko przytula do niego. Będziemy teraz otwierać kalendarze z Tequilcią. No siadaj, siadaj, moje kochane 12-letnie maleństwo. Niezachwycona. No już, chodź, nie uciekaj, zaczniemy od twojego. Chodź, chodź tutaj. Poczekajcie, obniżę statyw. Teraz powinno być ją widać. Siadaj, Tequila. Siadaj. O, widać ją. No i tutaj szukamy dwunastki. O, tu jest dwunastka na dole. No chodź. Co jest tutaj? Szukaj. Twój smaczek. A teraz ładnie, łapka. Druga. Leżeć. I pop, łapki. 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 Łapki obie. Łapki. Łapki. Poproś. Dobra, lecimy z kolejnym kalendarzem, niech ona sobie je. I tutaj pod dwunasteczką zobaczymy, co jest. A pod dwunastką jest... Nie wiem. Nie wiem, co jest pod dwunastką. Peleryną niewidką w piżamce takiej słodkiej. O Jezu! Fajny. A w Nyxie. W Nyxie pod dwunasteczką. Ona jest tutaj. Jest balsam do ust. Takim. Zawsze mam problem z wyjmowaniem tego. Mam za długie paznokcie. I nie idzie. Albo mam za krótkie paznokcie, jak to wie w sumie. Dobra, chwila. Udało się, wyjęłam to. I to wygląda tak. I tak odbiła się lampa. I w środku jest czerwony. Bardzo ładny. Jest tłusty bardzo. Ale super, naprawdę jestem zadowolona. Tak wygląda malutki Harry z pelerynką niewidką. Jest uroczy. No i tutaj właśnie balsam z Nyxa. Stój, Tequila, zostaw! Złożyłam tam jedną rzecz.
chciałam wam pokazać, co dzisiaj kupiłam, no bo widzieliście, że byłam w Arkadii. I tak, w tej bierze kupiłam rzeczy na Sylwestra, trąbki, takie super te do zdjęć i serwetki, bo balony są już zamówione. I na święta kupiłam takie balony, w tamtym roku też takiego miałam i fajnie się z nim zdjęcia robiło, więc w tym roku też chcę z nim zrobić zdjęcia. I ten będzie stojący, Rudolf. Jestem ciekawa, jak Tyklea zareaguje, bo dobrze wiemy, jak bardzo kocha balony. I jeszcze, właściwie do Arkadii pojechałam po to, żeby odebrać moje zamówienie. Kupiłam powerbanka, to jest na prezent dla pewnej osoby na święta, więc... Powerbank jest, jestem zadowolona, bo jest dużej pojemności. No. A teraz mam coś dla tekili. Tekilcia. Co to? Co to takiego? Zabiorę ci te wszystkie kalendarze. Zobaczcie, jak ona uwielbia się tak bawić. Podrzucam jej, a ona odbija. Właściwie to uważamy, że ona próbuje złapać tego balona i go zakryć. Ale fajnie, że lubi się tak bawić. Czekaj. Po spacerku z tekilą pomogłam mamie udekorować girlandę. Zabrałam się też za zmianę poszewek na świąteczne. No i jest już ładnie, pięknie. Teraz ogarniam swoją toaletkę z moimi kosmetykami. Planuję mamie namalować obraz, więc powiedziała, że chciałaby z Meksyku, więc szukam zdjęć z Meksyku. I oczywiście no, nie mogę ich wyświetlić. O i jest. Ja chyba właśnie wykorzystałam któryś z tych zdjęć. Ładny był wschód słońca. Generalnie wybrałam, będę malowała to zdjęcie, to jest akurat w Tulum, to nie jest plaża przy moim hotelu. I właśnie to chcę namalować. Malowanie zaczynam od szkicowania obrazka. No i mam naszkicowane. Teraz czas na tło, a dokładnie na niebieskie niebo. Teraz jest do góry nogami, bo wysycha tutaj góra, górna krawędź. I zostawiam to tak do jutra. Tekila, ja wiem, że śpisz już. Chciałabyś się już żegnać, ale chciałam pokazać wam. Tekila, pokaż. Tekila od mamy dzisiaj na urodziny dostałam. No, pokaż. Zobacz. Teraz mogę wam pokazać taką piękną zawieszkę. Chyba zestawię z obruszką, ale niestety obruszka jest na nią za mała, ale zawieszka idealnie pasuje i jest już powieszona.
To jest malutki sznaucerek dla malutkiego sznaucerka. Mojego malutkiego. Kochani, my się z wami żegnamy, bo Tequila już chce iść spać, więc nie będę jej dręczyć. No i widzimy się jutro. Pamiętajcie, zajrzyjcie na mojego Instagrama, TikToka oraz zasubskrybujcie.